Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, prowadzę blog Tylko dla Mam, a dzisiaj pokażę Wam niezwykłą książkę, naprawdę niezwykłą, Sen Alicji, czyli Jak działa mózg. To jest książka napisana między innymi przez profesora Jerzego Wetulani. I szczerze mówiąc, jest to jedna z piękniejszych pozycji naukowych, bym powiedziała, dla dzieci, z którą miałam okazję pracować. Bo prawda jest taka, że z tą książką można normalnie pracować. Pedagogicznie, wychowawczo, edukacyjnie jak najbardziej też. I tutaj cała historia, która wciąga dziecko, polega na tym, że my tak naprawdę rozmawiamy z mózgiem. To znaczy, z tym mózgiem rozmawia Alicja. To jest Alicja, dziewczynka, która jest po prostu kilkulatką i kładzie się spać po aktywnym, intensywnym dniu i przychodzi do jej głowy pewien sen. Sen zaczyna się tak, że narządy w jej ciele kłócą się o to, które z nich jest najważniejszy. Serce, czy może jelita, czy może jeszcze coś innego. I właśnie w tym momencie do kłótni wkracza mózg, który mówi o tym, że bez niego kiepsko by było. Ani serce, ani jelita, ani żaden inny narząd nie bardzo da sobie radę bez wsparcia ze strony mózgu. To tutaj jest centrum dowodzenia i zarządzania. I ten mózg jest taką postacią, takim mentorem, bym powiedziała, w tej książce. Taką postacią, która dużo wie, właściwie wszystko wie, potrafi wszystko wyjaśnić i przeprowadza dziewczynkę przez różne informacje. I opowiada to w bardzo prosty sposób, ciekawy sposób. I do tego wszystkiego są tutaj jeszcze ilustracje. Takie, które naprawdę pomagają zrozumieć dziecku, dlaczego coś się dzieje, jak to działa. Pomagają też rodzicowi, nie oszukujmy się, wyjaśnić dziecku różne rzeczy, o których my też dowiadujemy się czasami, czytając wspólnie tę książkę. I Alicja również dowiaduje się i poznaje między innymi siebie, to znaczy swój organizm, to dlaczego na przykład jak jest głodna, to zachowuje się inaczej, a jak jest najedzona, to inaczej, dlaczego się zachowuje w sposób trochę szalony, jak dostanie dużą dawkę cukru do organizmu, dlaczego sen jest tak ważny. I ja już wspominałam na Instagramie, jak pokazywałam książkę, wspominałam o tym, że tak naprawdę to jest rewelacyjne narzędzie do tego, żeby załatwić kilka takich rodzicielskich problemów, dylematów, z którymi się zderzamy. Dlaczego, jak dziecko nas pyta, dlaczego ja mam jeść zdrowe rzeczy, albo dlaczego ja już muszę się położyć spać, przecież jeszcze chciałabym się bawić. I wiecie, my tłumaczymy, wyjaśniamy, jak to rodzice. Natomiast można po prostu na dobranoc albo w ciągu dnia przeczytać 1-2 rozdziały z tej książki i założę się, że tego wyjaśniania będzie o wiele mniej, bo dziecko po prostu zrozumie, że tak funkcjonuje ludzki organizm i będzie tym zafascynowane. Naprawdę, dzieci, z którymi czytałam tę książkę, są nią zafascynowane. Poza tym w naszej grupie Aktywne Czytanie, tam jest mnóstwo osób, które już miały okazję oglądać tę książkę i właśnie komentarze są takie, że dziecko jest nią zafascynowane, że to jest niesamowite, w jak prosty sposób można opowiedzieć o tak skomplikowanych rzeczach. I faktycznie to jest prawda, to jest wielka siła tej książki, że zobaczcie, no te ilustracje nie są jakoś bardzo skomplikowane i nie mogą być, bo malucha czytają to rozproszyłoby to całkowicie, a nie o to chodzi. Właśnie nie o to chodzi. I tutaj przez całą książkę Alicja zadaje mózgowi różnego rodzaju pytania, dziwi się, wymyśla jakieś problemy, z którymi na co dzień się zderza. Normalnie jak ciekawskie dziecko. 100 pytań na minutę i bardzo dobrze, bo tutaj mamy mnóstwo odpowiedzi. Jedyne, co bym podpowiedziała, to właśnie to, żeby nie czytać tej książki od razu z dzieckiem, to znaczy na przykład nie siadać z 5-latkiem i przeczytacie połowę i super, mamy załatwione. Raczej bym się skupiła na szukaniu wybranych problemów, elementów i to się sprawdza. To znaczy, jeżeli kupicie tę książkę, przejrzyjcie ją wy jako dorośli, jako rodzice, będziecie mniej więcej wiedzieli, jaki dylemat jest rozwiązany w którym miejscu i czy w ogóle jest na przykład o zdrowym odżywianiu albo właśnie o tym śnie. Jak już się uczepiłam, to powiem,
powiedzmy, że pociągniemy ten temat. Czy są takie informacje, którymi możecie tutaj pograć w rozmowie z dzieckiem? Jeżeli są, to super. To znaczy, że kiedy dziecko zada jakieś pytanie, albo na przykład, nie wiem, nie chce umyć zębów, albo nie wie, dlaczego ma zły nastrój, wtedy można sięgnąć po tę książkę i poszukać tutaj odpowiedzi. Bo to, że rodzic coś powie, to jest jedna sprawa i bardzo fajnie, natomiast w takiej książce edukacyjnej o mózgu, o prawdziwym mózgu, to jest też trochę coś innego. I naprawdę super, bo żaden element taki, który powinien tutaj być, nie został pominięty. Mamy tutaj pokazane, jak się rozwija mózg, jak wygląda mózg, czym zarządza mózg. Mamy tutaj informacje o pamięci, o koncentracji, o to, co wpływa na nią źle, a co dobrze. Mnóstwo przydatnych rzeczy, takich naprawdę wychowawczo. Wiem, że autorzy nie mieli tutaj na myśli, tworząc tę książkę, zrobienia takiego poradnika, takiej ściągi, takiego narzędzia dla rodziców, które pozwoli trochę lepiej i ciekawiej rozmawiać z dziećmi, ale udało im się.